Proszę wielmożnej pani, ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? Jak? Pójdę sobie. Ani mi się wasz! Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć. A to mi się podoba. Ja dam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już się jej w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na pannę służącą się śpieszy, co? Proszę wielmożnej pani, to przez panicza. A, tak, ja nie chcę, bo to... Znowu? Ciągle to, a to tak, a ja przecież... No dobrze, ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, to na nic. Przecież wielmożna pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła... No ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Czy ty u księdza służysz, czy u mnie? Ale ja księdza muszę słuchać. Idź po mleko i po bułki. Idę, proszę wielmożnej pani. Felicjanie, Felicjanie, wstawaj! Spóźnisz się do biura. Hesia, Mela, spóźnijcie się na pensję. Mam cię tak zimno, trochę ciepłej wody. Jeszcze czego? Hordujcie się. Felicjanie, wstajesz? Wiesz, ten błazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz? Naturalnie. Ojciec toleruje. Niedaleko padło jabłko od jabłoni. Ale jak będą dłużki małe, nie zapłacę. Proszę wielmożnej pani, stróż przyszedł, a meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia, Mela, Felicjan. A to śpiąca familia. No z torbami poszlibyśmy, żeby nie ja. Dlaczego stróż zostawia na wiedzińcu nową miotłę? Deszcz leje. Chodź, chodź. Nie ma jej? Nie ma. Słyszysz przecież, jak myję głowę stróżowi. Ha, jak miło ogrzać się troszkę. No, nie pchaj się, ja także. Czekaj, poprawię. A teraz daj grzebień, to cię uczeszę. Daj spokój, jak zobaczę, będzie krzyk. Nie krzyczy, ja się nie boję. A ja się boję. To tak jakoś nieprzyjemnie, jak to głośno krzycze. Bo ty jesteś sentymentalna. Ty się wdałaś w ojca, lelum po lelum. Skąd ty wiesz, jaki ojciec jest? Przecież on nic nie mówi. Już ja wiem. Zresztą masz jego nos. To dziwne. Co? Niby, że dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? A ja wiem. Wiesz? Powiedz. Nie ma głupich, nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. O, kiedy? Wczoraj, jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to niemoralna sztuka, poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała. Och, Melu, och, Melu. Hesia, ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach. Kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała... No to co? Krzyczałaby. Ona wiecznie krzyczy. A mnie powiesz? Nie. Nie chcę cię brać na swe sumienie. Nie gorsz malutkich. No, zrób teraz ze mnie dziewczę z czarną kosą spod wiejskiej strzechy. To nie kręć się. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na lumpkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za Hanką. Po co? Bo ty, co z tobą gadać? No powiedz sama, czy można z tobą gadać? No bo mówisz, że lata. No, lata, czy zaczepia, czy kocha się, czy jak? Och, Hesiu, Zbyszko! No co, nie byłaś na Halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Panicz, no i nieszczęsna Halka gwałtem tu idzie. Ale to na scenie. Potem to było wtedy, jak takie kontusze nosili. A Zbyszko? Och, Hesiu! O, Hanka, ja się jej zapytam. Zobaczysz, czy ja kłamię. Hesiu, nie pytaj się, ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz, zresztą mama nie słyszy. Hesiu, mnie czegoś przed Hanką wstyd. No to nie będę pytać, ale ja widziałam wczoraj, jak on ją tu, a tu szczypał. A mówisz, że się w niej kocha. No właśnie. No przecież gdyby się w niej kochał, to by ją nie szczypał. Wiesz co? Ciebie pod klosz, no. Za co, Hesiu, pod klosz? Za twoją głupotę. Ach, chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi.
Może do parku na spacer, teraz tak ładnie. Głupia jesteś. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tak panowie po nocach chodzą? Skądże, ja? No, tak jak pan Zbyszko, do rana prawie co dzień. Ano musi gdzieś ci. Pytałam go, mówił, na lumpkę. A kucharka śmiała się także i mówiła, że to do nocnych kawiarni. Ach Boże, kiedy ja się już naprawdę czegoś porządnie dowiem? Kiedy ja już będę duża, kiedy nie będzie przede mną tajemnic? A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym. To jakoś tak miło. Ja wolę nie wiedzieć. Tuman. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszła. Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty, powiedz. Ja nic nie powiem mamie. Poszła. Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz, a ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś, likiery piłeś. Ładne panny były. Tak ładnie śmierdzisz cygarami. Jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj. Ja też dorosnę, ja też pójdę na lumpy, ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery. Po nocnych kawiarniach, tak jak ty. Jak ty. Ładna edukacja. Ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym. Mamciu, Zbyszko powrócił. Cicho bądź. Jesteś. Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. Ale co znów? Wierzę. Nie ma tu gdzie czarnej kawy? Nie ma, mój panie. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? A? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mamci powiedział, to by mamcia tak skakała. O! Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. Jak a więc... ty wyglądasz? Jesteś zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic. Takie dobre towarzystwo jak i inne. A potem co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale jej się nie kłania. Ale pieniążki za czynsz mamcia bierze od niej, że aż ha. Przepraszam, ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. A ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żamę! Ja długów płacić nie będę. To już o tym później. Proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, ażebym na przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. Ach, to niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe. Przecież przy dobrej woli wiem, że pani kazała kartę na mieszkanie wywiesić, a więc krewni pani się nie sprowadzają. Ach, niech mnie pani nie zmusza do sprawienia jej przykrości. Proszę pani, to nie chodzi o mężczyznę, ale o męża. Nie mogłam ścierpieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika. Nikt nie wie. Ale ja wiem. Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe.